Prawie. Hej ludki, zgadnijcie, w co dzisiaj gramy! Przypomniałam sobie o tej grze, ponieważ właśnie przeszłam z mamą kontynuację tej gry po raz czwarty. Znaczy, ja po raz czwarty, mama po raz pierwszy. Tylko który to był zapis? Nie, to było w zeszłym roku, co ja? Już chciałam tu klikać. Serio? Minęło już 3 miesiące? Wierzyć mi się nie chce, moi drodzy. Tak, minęły 3 miesiące od ostatniego odcinka, jak ja mogę się z tym źle czuć. Ała! Mój smutny mały klaun, jak ja mogłam cię tak zaniedbać, kolego? No dobrze. Ostatnio rozmawialiśmy z Rubenem i próbowaliśmy się dostać tam na górę do jego pereł. No niestety nie za bardzo wyszło, ponieważ ten mały tutaj szczekacz, zwierzątko domowe, pożal się Boże. Niestety alarmuje Rubena. Ta gra jest trochę głośna. Oj, proszę, nie tnij się, gro. Tak wiem, dawno w ciebie nie wchodziłam, tak będziesz teraz zacinać i ładować nie wiadomo ile. I tak ładuje się znacznie szybciej niż kontynuacja, co po prostu tam loading screeny są po prostu mordęgą. Najpierw udamy się na dół, ponieważ zapomniałam bodajże wziąć pewnej rzeczy. I owszem, zapomniałam wziąć pewnej rzeczy. Z tej tutaj oto fabryki. Bo to jest fabryka, prawda? Tak, to jest fabryka, zapomniałam wziąć z niej krzemień. To się inaczej to robi. Tak, teraz będę przywykać, ale jestem strasznie radosna, że widzę znowu tego ślicznego klauna. Myślę, że w końcu zabiorę się za przejście tej gry, bo jeszcze wyjdzie trzecia część i po prostu będę dalej do tyłu i będzie tak jak z księciem Persji po prostu. To była absolutna masakra, nie wiem, czy ktokolwiek pamięta. No dobrze. Musimy więc jakimś sposobem uciszyć psa. Wiem, co trzeba zrobić, tylko jeszcze nie wiem jak. Przede wszystkim przydałaby nam się jakaś lina. A żeby wziąć sobie linę, musimy się wrócić na most, z tego co kojarzę. No, dawaj. Tutaj była taka luźna lina, tak, luźny sznur. Nie wiem, czy topora, czy krzemienia. Spróbujmy toporka, chociaż boję się dawać go w ręce Sedwickowi, ale zobaczymy, co będzie. No, no, no. The axe is much too heavy. Talented as I am, I'll make the whole bridge collapse. Tak myślałam. Tak więc spróbujmy użyć krzemienia. Does it work? The flint is sharp enough. If I'm unlucky, the whole bridge will collapse. But what have I got to lose? Just a life of misery and disgrace. W każdym bądź razie, topór przyda nam się zapewne tutaj. A mówiąc tutaj, mam na myśli przy tej tyczce. No, dawaj. Here we go. No, bierz zanim wpadnie do wody. Great. The pole is broken and I have sore muscles. I wonder what I can come up with next. Spokojnie, Sadwick, zaraz coś wymyślimy. Połącz to z łopatką. Fits perfectly. I should savor this moment of triumph. Oh heck. There it went. Aha. No mówi się trudno, Sadwick. No poświętujesz, jak uratujesz świat, tak? Już niedaleko. Jeszcze tylko 3 lokacje. O, gra mi się zapisała. Ciekawe, w którym miejscu. Trochę się tego boję, wiecie? Z tego co pamiętam, z tymi bańkami nie musimy absolutnie nic robić. Swoją drogą, jest tu coś ciekawego do obejrzenia, chyba już to wszystko obejrzałam. Świece. Jeśli zgasimy te świece, to Mulahai, o którym wspominał Ruben w poprzednim odcinku, z tego co pamiętam, będzie zapalał te świeczki ponownie, więc na razie nie będziemy mieli pożytku z tego, że
pozmuchujemy je wszystkie, bo oczywiście będziemy musieli sprawić, by wszystkie świeczki w wiosce zgasły. Ale to jeszcze nie teraz. To będzie, można powiedzieć, pod sam koniec lokacji. Teraz spróbujmy użyć sznurka tutaj. That's a good idea, but how am I supposed to attach the rope up there? W sumie, masz rację. I have a hook and I have a rope. There has to be something I can accomplish. Ta-da! Proszę nie. A rope attached to a hook. Who would have thought? Proszę, Sadwik, nie przypominaj mi o tym memie, bo ja do dziś nie rozumiem, o co w nim chodzi i chyba nie chcę rozumieć. Ale nie, proszę mi wyjaśnić. Jeśli ktoś wie, o co chodzi, to... Serio, jestem nieobeznana z tematem, a czuję, że coś mnie ominęło. Dawaj. Oh dear. Would that work? I'm so bad at taking aim. Well, what have I got to lose? Oh, udało ci się. Woo, that... Wow, Spot, did you see that? O, już taki smutny z powrotem, ale... Brawo, Sadwikowi się udało, tak? W ogóle dowiedziałam się, że Sadwik ma 9 lat. W życiu bym nie pomyślała, obstawiałabym, że jednak ma troszkę więcej, nie wiem, 11? A tu proszę, jaka niespodzianka. Spróbujmy pociągnąć za sznur, zobaczmy, co się stanie. Ando, are you ringing the bell again? Nie drzwi się! You pathetic idiot! Come to my office at once before you wake Kalina! Już wiem, po co musieliśmy zadzwonić. Okej, wszystko do mnie wraca, tak, już wiem, co mamy robić, tak? To nie tu. To będzie... Moment, gdzie jest chatka Bando? Gdzie była chatka Bando? Teraz sobie przypomnieć. To było tu i tu. Nie jestem pewna, czy to jest czasówka. W każdym bądź razie musimy zwinąć ten klucz. I skarpetkę, na której siedział Bando. Świeczek zdmuchnąć bodajże nie możemy, ale jeszcze będzie ku temu okazja. Swoją drogą nie przyjrzeliśmy się tym przedmiotom. The way things work out here, I suppose the key will eventually be useful. Sometimes my whole life seems like a locked door. Nie, z powrotem. I get all squirrely when I think about what I can do with this very useful sock. Oj tam, sam przed chwilą mówiłeś o jakimś sposobie działania tutaj wszystkich rzeczy, więc póki każe ci coś zbierać, to wiedz, że jest to warte. Czegoś na pewno. Ale czego to jeszcze nie do końca wiem. Na pewno teraz będziemy mogli wejść do Boże, jak to się nazywało? Do holu z rogiem? Coś takiego. To, wiem, że w środku jest róg. Holmgielny? Coś takiego. Nie do końca pamiętam! Kurde, tak to jest, jak się 3 miesiące temu nagrywało ostatni odcinek. It matches. I dobrze, wchodzimy. Przy odrobinie szczęścia to będzie przedmiot, który będzie nam potrzebny. It seems to be some kind of melody. If only I could read music. Although, I can make funny sounds with my armpits. I never practice my scales. Powiedziałabym piątka, gdyby nie to, co dopowiedziałeś później. Z tą pachą. Batuta. A baton for the foghorn? Bando seems to take this business really seriously. No ja tam się nie znam na instrumentach dętych. Wydaje mi się, że... Róg akurat chyba nie może wydać jakichś różnorodnych dźwięków. Chociaż mówię, nie znam się. Krzesło. Wow, a chair. We don't have any chairs in our trailers. My body says, take a seat and relax. But my mind says, find Kalita first. Oh yeah, sitting down. Get a grip, Sadwick. First find Kalita, then you can relax. Tam chwila na relaks zawsze się znajdzie. Co ty opowiadasz? I prefer stringed instruments. Not that I know how to play them. I even hit the wrong note when I strike the circus gong. Ale ponownie! Muszę przyznać Sadwickowi rację, instrumenty smyczkowe są genialne. Ostatnio zakochałam się w utworach granych na skrzypcach. I zaczęłam słuchać Lindsay Stirling. The horn seems to be clogged up. Nie dam rady. Chociaż w sumie... Spot!
Pomóż! No nie! To jest to, co myślę, prawda? Ando! Are you blowing the foghorn again? You pathetic idiot! Come to my office at once before you wake Kalina! Great. The horn is unclogged. Moje uszy też są, wierz mi. Aj, czemu on musi się tak drzeć? Ojej. Nie dziwo to, że jeszcze rok temu, kiedy się tak strasznie wydarłam, nikt mnie nie oglądał. Znaczy ciągle się drę, ale staram się popanowywać. I know you're supposed to blow into one end, and that's as far as my musical knowledge goes. I prefer stringed instruments, not that I even hit. No ale dobra, udało się. I teraz musimy jakimś sposobem dostać te pantalony. Can those be grandpa's pantaloons? Would have thought I'd see those again. Hang on, I'm coming to save you. Zakładam, że nie wyciągniesz po prostu rączki. But how? I can't reach it. My arms aren't long enough. Wiecie, to jest takie fajne uczucie, kiedy gracie takim dzieckiem, nie? 9 lat, no... Nie przypuszczałabym, serio, nie spodziewałam się, że Sadwick jest aż tak mały. W sumie, wiecie co, idąc z tym tokiem myślenia, skoro gra została wydana... w 2009... to Sadwick obecnie byłby niewiele starszy ode mnie. Fajnie! Jak cię wyciągnąć? Może toporem? Po coś go jeszcze mamy? No, I can't reach them with the axe. Czemu? Przecież... może za krótkie, okej. Okay. Batuta pewnie... nie wiem, czy pomoże. No, I can't reach it with the pole. No, I can't reach it with a shovel. Ale nie mów do mnie takim tonem, okej? Okay? Staram się. No to teraz spróbujmy coś zdziałać. Aczkolwiek nie jestem pewna, czy to tak zadziała. Wiecie, wydaje mi się, że czegoś mi jednak brakuje. Spróbujmy porozmawiać jeszcze trochę z Bando. Może się nie obrazi, że to my tak nahałasowaliśmy. Ty, nie ma go tu. Kiedy wróci? Spróbujmy wejść do Rubena. I'd better not go in there now. Sounds like Bando is getting a good chewing out. Czyżby to znaczyło, że muszę coś jeszcze zrobić pod jego nieobecność? Ale kurka wodna, co? Chwileczkę, może możemy to wziąć? Oczywiście, że możemy to wziąć! Pokaż mi to, Sadwick. It seems to be some kind of melody. If only I could read music. Although, I can make funny, I'd never... To już mówiłeś, okej. O, wrócił. Ej, Bando, pogadasz ze mną? Czyli musieliśmy po prostu trochę odczekać, okej. Hi again. Oh. It's you again. Was it you who blew the foghorn? It got me into big trouble. Oj, przepraszam. I'm sorry if I caused you any trouble. Don't ever do that again, you hear? I can't make any promises that I can't keep. Very commendable. Isn't it? No! See you later. Yeah, later. But... please keep in mind, be nice and quiet. Like me. I, Bando! Be quiet down there! Jedno mnie zastanawia, ten Ruben drze się głośniej niż Bando. I on sobie z tego nie zdaje sprawę, że on też może w ten sposób obudzić Kalidę. Przypuszczam, że lenistwo jest naprawdę straszną rzeczą. Okej. Okay. Jezus Maria! Widzieliście. Sadwick, jesteś tutaj? Sadwick? Jesteś tutaj? He's sleeping the sleep of the unjust. Sadwick! Wyparowało mi gościa! Okej, mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. Okej, spróbujmy tego użyć. Aczkolwiek nie jestem pewna, czy to już wszystko. Maybe I can gag him with that, but I doubt I could tie a knot fast enough. I must be suicidal. Ty mi nic nie mów o skłonnościach samobójczych. Dość się tych bzdetów nasłuchałam.
w swoim jakże krótkim życiu. No tak, musimy to czymś zawiązać. Pytanie, czym? Bo chyba nie spotem, tak? Sadwick nie wysłałby tam spota, prawda? No tak średnio pamiętam, co trzeba zrobić. Momencik. Okej, ludzki, miałam małą zwiechę. Ponieważ doszliśmy do pierwszego, tak mi się wydaje, że pierwszego, absurdalnego momentu w grze. Z którym znowu miałam problem. To nie jest tak, że zapomniałam, co zrobić w tym momencie po raz pierwszy. Spróbujmy zdmuchnąć te świeczki. I'd better leave it here. It reminds me of my mother's grave. Nie, nie o to chodziło, co ja zapomniałam. Dobra. Może teraz zadziała. Da, jest! Jest! Faktycznie jest! Jest, dobra, udało się! Udało się! Yum, yum. What have we here? Yummy cheese. No chodź. Chodź tu, paskudo. It's occupied with the suck. Now is my chance. Chodź tu, paskudo. There, gotcha. Ja nie mogę, ile ja się mogłam namęczyć z tym durnym stworzeniem. O ja zgłoszę tę solucję za rozpowszechnianie nieprawidłowych informacji. W solucji pisało jak wół, że mam tę mysz zawołać ustami, a ty dusza nie chce i nie chce i nie chce się zajarzyć. Ach, dobra. Skoro mamy już to za sobą, to możemy ruszyć dalej. Gdyby tylko Sadwick poruszał się troszeczkę szybciej, byłoby przyjemnie. My new friend has an obvious taste for dirty laundry. Skoro tak uważasz, Sadwick, to zrobimy kolejną absurdalną rzecz. Posłużymy się myszą, aby przyniosła nam pantalony dziadka. That's so crazy. I don't even know why I try. Ja też nie. Do I really want to live in a world where actions like that are rewarded? Potwierdzam, bo ja chyba nie jestem w nastroju, żeby teraz to nagrywać, bo oglądałam się masakrycznego śmiecia w internecie pod tytułem szkoła, pod tytułem dlaczego ja, pod tytułem 19+, i teraz mój mózg jest absolutnie wyprany. Ale dobra, spróbuję się wziąć w garść. Teraz wracamy się z powrotem na górę. Wydaje mi się, że wiem, gdzie mamy użyć tych pantalonów, chociaż to wydaje się masakrycznie absurdalne. Musimy podstawić z powrotem drabinę, bo myślałam, że jak ją zabiorę, to podniosę pantalony, ale nie, nie wyszło. Okej, teraz zrobimy to, co myślałam, że da się zrobić ze skarpetą. Wow! I'm still alive! Yippee! Więcej entuzjazmu, byle nie za głośno, Sadwick. Coś nie wyszło? Ładnie tu. Ej, co tak piszczy? Słyszeliście to? Myślałam, że to tylko jakiś ten błąd, ale chyba nie. What's that peculiar squeaking? A więc to tu. Okej, a więc to chyba rzeczywiście jest tutaj. Gwóźdź. Oops, careful. There's a rather pointed nail sticking up from the floorboard. Może możemy go jakoś użyć? Przez chwilę przyszło mi myśl, żeby nadzieć na to szczura. Matko, co ze mną jest? Już nigdy więcej nie obejrzę tych seriali. Najwidoczniej źle na mnie wpływają. Scrollem też mogę otworzyć kwipunek. Jak jadę scrollem w dół, to mi się otwiera. A w górę z kolei mi się chowa. Wow, Ruben has done a great job. Those are truly 10,000 pearls. Lying around and collecting dust. What a waste. Each more beautiful than the next. Breathtaking. Hmm.
Nie powinniśmy, ale to gra przygodówkowa. Wszystko nam wolno. I take just one. Nobody would be able to tell, considering the number. Wow, my own pearl. And it belongs just to me. It's the most valuable thing I ever owned. To jest smutne. To jest bardzo smutne. Biedny Sadwick. Patrzcie, jak go uszczęśliwiliśmy. Ta jedna mała perła. Czuję się usatysfakcjonowana, wiecie? Słoik. There's no more than 9,999 pearls now. No, I can hardly see a difference. Chwila, może Spota tam wyślemy, co? Can you find out what that squeaking is? Spot, what should I do with you? Nie chcesz, dziadu. Jak śmiesz? To chociaż to spal. Może teraz? Can you find out what that squeaking is? Spot, what should I do with you? Atom wydaje inne dźwięki, jest w innych formach. Może batutą? Powstrzymuje się od użycia halabardy. The squeaking has a strange melody to it. Dobra, mam dość. Wzięliśmy perłę? Gwóźdź. Czy możemy coś zrobić z gwoździem? Nie wydaje mi się. W takim razie, na razie zejdźmy. Z tego co kojarzę, wzięcie tej perły coś nam da. Wiecie, takie samo w sobie, że wzięcie tej perły. Może to weźmy? I'd rather not pet him. I like my hand where it is. At the end of my arm. Powiem tak, mi bardziej chodziło o to, żebyś zdjął tą szmatkę, żeby Ruben się nie zorientował, że ktoś próbował się włamać do jego... jego skarbca i żeby się nie zorientował, jak ktoś się włamał. Wiesz, jak to zobaczy, to już raczej nie pozwoli ci się w ten sam sposób dostać, a nie chce mi się wymyślać kolejnego. Mamy perłę. Co dalej? Może spróbujemy wejść do Rubena normalną drogą? Uh-oh. Oi? What's that? That can't be true. A pearl is missing. Somebody has messed with my pearls. Bando! Bando! Start the factory at once! Are you deaf? Bando! Gościu wyczuł to nosem? Wow! To się nazywa mieć nosa do szmalu. Okej, przypuszczam, że fabryka jest uruchomiona. Nie? Może mamy pójść po Bando? Chociaż nie wiem, jak można by było nie usłyszeć Rubena. Nice of you to drop by. I have a big problem, Ruben. Wants me to get the factory running again. But that sounds great. Yeah, I'm all excited too. But I can't find my shovel anywhere. What am I supposed to do? Can you help me search? Mam łopatę, bierz. Powiedziałam bierz, Sadwick. No, daj mu tę łopatę. I've got a shovel for you. Really? That's great. Finally, I can start shoveling coal again. Beware, oh world! Bando is back! And he has a new shovel with which he is going to outshovel all his opponents! Przyłopatuje. Cudowne. What's the ruckus? Bando? Oh, of course. A factory. That was high time. I will have my pearls restored in number again soon. I only hope that Kalita doesn't wake up from the noise. Keep calm, Ruben. As long as the Yakis stay on their side of the island, there's nothing to fear. Just don't get nervous. The factory is running again. But there's no sign of Kalita yet. Noise alone doesn't seem to be enough. Bardzo miło, że gra pokazała nam, jak to wygląda z perspektywy Rubena, żebyśmy mogli wiedzieć, co mamy robić dalej. Następnie, jak widać, musimy
znaleźć sposób, aby Jaki przeszły na tę stronę wyspy, co znaczy, że musimy otworzyć bramę, co znaczy, że musimy znaleźć drugą część zębatki i ją później sklecić w całość. Zanim jednak to zrobimy, zakończmy ten odcinek okrutnym akcentem. Ło, widzimy, że tutaj coś się dzieje. Fabryka jest pusta. Gdzie jest Bando? Pewnie tam na dole. Ale żeby tam wejść, musimy wziąć, wydaje mi się, drabinę spod domku Rubena. Rzadko widuję lokacje, że się tak wyrażę, stworzone pionowo, a nie poziomo, nie? Że pniesz się w górę, zamiast chodzić w lewo i w prawo. Naprawdę przyjemne, taka miła odmiana. That's a molding press. I think it's used to make pearls. That's just a guess. Mówiłam coś, że Sadwick potrafi być okrutny wobec Spota? Moi drodzy, patrzcie na to. Przepraszam, Spot. Come on, Spot, jump! Nie mów tego z uśmiechem na twarzy! Ta. Koła? Koło. Spot! Uh-oh, what did I do now? Spot 5 kul! Poznaj formę Spota 5 kul! Przyjemne, prawda? Domyślacie się pewnie, że grając w to po raz pierwszy zrobiłam to przypadkiem, ale... Ale wow! Gra pozwoliła mi rozczłonkować Spota. Sadwick, jesteś okrutnym małym klaunem. Właź tam i idź go uratować. O, znaleźliśmy Bando. Spot! Tak, Spot jak widać... nie za bardzo się przejął tym, że zostało rozdzielone na 5 części. W ogóle jak to działa? Czy jedno z nich ma kontrolę nad pozostałymi, czy to jest 5 Spotów? Dobra, lepiej się nad tym nie zastanawiać, bo jeszcze zacznę przyginać. There's hardly anything more fascinating than big fireplaces. How merrily the flames dance, devouring everything while crackling cheerfully in the process. Wow. Polscy tłumacze, jesteście absolutnie cudowni. Pogadajmy może z Bando, chyba że nie ma czasu. I don't want to get between him and his work. He'd accidentally shovel me into the stove and not even notice. I'd better get off his back. He already got into enough trouble because of me. Despite the ventilators, it's pretty hot down here. No dobrze, Bando jest szczęśliwy. My osiągnęliśmy swój cel, więc myślę, że nie ma się do czego przyczepić jak na razie. Dopóki oczywiście nie zacznie nam to przeszkadzać w fabule. Ciśnieniomierze, drabina... Złamane koło zębate! Spróbujmy jeszcze na koniec jakoś zająć się tym kołem zębatym. Maybe the blaze of the furnace would be enough to weld the cogwheel. More likely though, it would just melt. Then I'd never reach the other side of the island. Chwileczkę, ja mam pomysł! Ale najpierw idźmy do imadła. Skoro żar pieca jest za duży, to może żar Spota jest troszeczkę mniejszy i bardziej przydatny? Raz. Dwa. I daj czadu, Spot. Jej, naprawiliśmy, jak fajnie. Mam nadzieję, że się prędko nie rozleci. There aren't many occasions when I can say this, but good boy, Spot. Ho! Urocze. Well, let's have a go at it then. I tu jest taka drobna zagadka. Gdzie musimy poprzestawiać kółka zębate? Wiem, nie powiedziałam nic odkrywczego. Chwileczkę. Zróbmy to tak. Nie tak. Tak. Działa czy nie działa? Chwileczkę. Momencik.
Muszę sobie przypomnieć, jak to szło. Okej, to chyba będzie działać w ten sposób. To będzie działać w ten sposób. To nie będzie działać w ten sposób. Może w ten? O! Bingo! Lampka zmieniła kolor, możemy pociągnąć za dźwignię. Chociaż w sumie, myślę, że tym, co znajduje się po drugiej stronie wyspy, zajmiemy się w następnym odcinku, tak więc na razie zostawiamy maszynę w spokoju. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że teraz bez 3-miesięcznej przerwy. Pa, pa!